3 po 12. Bardzo sobie cenię, gdy kazania nie trwają zbyt długo, więc staram się jakoś tam nie przekraczać i chodzi o to, żeby zmęczyć temat, a nie zmęczyć słuchaczy. I to jest czasami trudne i w moim życiu i są takie osoby, które wychodzę, to wiem, że cokolwiek powiem, to będzie krótko i będzie rzeczowo, a są tacy pastorzy, których bardzo lubię słuchać, ale też wiem, że muszę się nastawić na maraton bardziej niż na sprint. I no, szczególnie te kazania z lat 60., 70., to te roczniki, które wtedy pastorów prowadziły kazania, to takie były bardzo dostojne i rozbudowane. Nie wziąłem, nie mam drukarki niestety, więc troszkę, że tak powiem, będę się tutaj, mam nadzieję, że nie przeszkadza wam bardzo, jak będzie. Będę tutaj, mam notatki, papier mam na tym, na monitorze, na ekranie, dlatego że po prostu nie działa mi drukarka, a przeprowadzam się powoli, więc jest dużo wokół tego galimatiasu, no i w ten sposób dzisiaj. Zawsze jestem zdenerwowany, bardziej niż kiedykolwiek. Ludzie gdzieś tam mnie kojarzą, czy kojarzycie, mam okazję wypowiadać się w różnych medycznych tematach, ale nigdy nie jestem tak stremowany, jak teraz, kiedy mam okazję mówić do was. Znacie mnie od małego chłopca i zupełnie inaczej się mówi i jest to treść bardzo ważna i z taką ogromną pieczołowitością podchodzę do tego, dlatego że ilekroć zastanawiam się nad tym tematem, to ci, którzy mają okazję mówić publicznie, wiedzą, że kazanie układa się do siebie samego. I są ludzie, którzy mają mniej więcej jeden temat cały czas, albo to jest temat, z którym się borykają, albo jest ten temat, który aktualnie go boli. Więc ilekroć mówię też ja o czymś, to tak naprawdę mówię do siebie w pierwszej kolejności i dopiero w drugiej kolejności do was, mając nadzieję, że czujecie to samo, co ja, zastanawiając się nad tym, w jakim świecie żyjemy, co nas dotyka. Zacząłem od wersetu, do którego będę wracał, a Oksana mnie prosiła, żebym dwa razy mówił teksty, które dlatego, że tłumaczy na bieżąco naszym przyjaciołom z Ukrainy. Więc to był 18 rozdział Ewangelii Łukasza i 8 wiersz i tam druga część, w których Pan Jezus pyta, czy gdy wróci na ziemię, to czy w ogóle znajdzie wiarę. Jeszcze będę do tego wersetu wracał, ale on jest bardzo ciekawy, bo kontekst, w jakim jest osadzony, moment, w którym Pan Jezus zadaje to pytanie, jest dosyć szczególny. Natomiast zanim to chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 71. Psalm 71 i tam wiersz 9 i 17 oraz 18. Psalm 71, wiersz 9, 17 i 18. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, pisze Dawid, gdy ustanie siła moja. Pisze to jeszcze jako młody człowiek, przewidując, że ten czas, jak w życiu każdego z nas, nastanie. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja. Nie opuszczaj mnie. I tu się przenosimy do wiersza 17 i 18. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. To też i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże. Jestem aktywnym zawodowo lekarzem od mniej więcej 7 lat. To niedużo. Dorotko, ile Ty masz lat praktyki? 35, bez zastanowienia. 35 lat. No, to jest 5 razy więcej niż ja. Kawał czasu. Nie wiem, jakie są doświadczenia Dorotki przy łóżku chorego, ale przez te 7 lat na palcach jednej ręki mogę policzyć momenty, w którym osoba odchodząca, umierająca poprosiła o obecność księdza czy osoby duchownej, czy pastora. Mało. Ja byłem przekonany, że idąc po studiach, trafiając do pracy, będę miał wiele okazji, w których będę widział ludzi, którzy proszą, czy ostatnią spowiedź, tak jak wierzą, czy chcą w jakiś sposób podsumować to życie. I byłem zszokowany
Jestem w ciąży przez 7 lat. Dosłownie ze 3-4 takie były przypadki, że ktoś autentycznie chce się przygotować do tego momentu przejścia na drugą stronę. Ludzie tego zwyczajnie nie potrzebują. Do końca jeszcze trzymają się nadziei, że ich stan się poprawi, że wyjdą z choroby, że jeszcze czeka ich jakieś leczenie, że muszą przetrwać ten moment kryzysu, a później już są tak ukojeni lekami, które dostają, już tak odrealnieni przez chorobę i stan, w którym są, że już nie są w stanie psychicznie partycypować w życiu. Już są i już to jest ten moment, który jest za późno na cokolwiek, bo oni już są majaczący, już są oderwani, już odchodzą, już są, zbliżają się do tej granicy. Ale wtedy, kiedy by jeszcze mogli, mimo że my nikomu nadziei nie odbieramy, ale wskazujemy, że sytuacja jest trudna, to tak rzadko potrzebny jest Bóg ludziom w tych ostatnich chwilach. Więc żyjemy w XXI wieku, w którym Bóg nie bardzo jest potrzebny w ciągu życia i nie bardzo jest potrzebny również, gdy to życie się kończy. Chcę wierzyć, że gdzieś tam w środku te rozmowy się toczą, być może poza moją wiedzą. Gdzieś może ci ludzie w nocy, gdy nikt nie patrzy, gdy wszyscy śpią, gdzieś analizują swoje życie i toczą taką rozmowę i dialog wewnętrzny z Bogiem w środku i my nic o tym nie wiemy. Chciałbym w to wierzyć, że tak jest. A wracając do tekstu, który jakby nawiązuje do całej tej refleksji, to jest właśnie ten 18 rozdział Ewangelii Łukasza, który Chrystus pyta, czy znajdzie w ogóle wiarę, gdy przyjdzie. Uderzyło mnie, kiedy w ten tekst przeczytałem po raz pierwszy w życiu, nie pamiętam kiedy to było, ale niezwykle na mnie wrażenie sprawił, bo przecież cały świat o chrześcijaństwie słyszał, jest tyle wierzących ludzi. Więc jak to Pan Jezus może w ogóle zadawać takie pytanie, że zastanawia się, czy w ogóle znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. I ten tekst jest kończącym tekstem pewną przypowieść, w którym wdowa prosi o to, żeby król ujął się za jej sprawą wobec przeciwnika, który ją gnębi. I w tym momencie król jakby jest przedstawiany jako Bóg, a wdowa jest każdym z nas. Jest po prostu człowiekiem, który uczestniczy w życiu i potrzebuje wsparcia ze strony Boga. Więc w tym wersecie wdowa jakby prosi króla o to, żeby on wsparł ją, dlatego że się boi. Prosi, żeby wziął w obronę przed przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał król. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, naprzykrza mi się, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg, który jest dużo ważniejszy, potężniejszy niż król, nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka nieraz w ich sprawie. I potem pojawia się ten tekst, do którego docieramy. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę? Czyli ta wdowa jest porównywana jako pewien przykład wiary, takiej natarczywości, takiej potrzeby wołania do Boga, takiego trzymania się. Dzisiaj w lekcji wspomnieliśmy o Jakubie, który trzymał się, zmagał się z Bogiem. Takiej wytrwałości, nawet pytań, wątpliwości, ale takiego dążenia serca do tego, żeby być blisko Boga, żeby On odpowiedział na nasze prośby, żeby był z nami w momencie kryzysu. Że Chrystus pyta, czy w ogóle taka postawa na końcu świata będzie znajdowana, że mamy do Boga jakieś wątpliwości, pytania, zmagamy się z Nim w jakichś sprawach, naszych problemach. Bo jak patrzę na nasze życie i na to, jak ludzie odchodzą w szpitalach, to tam nikt z Bogiem się nie zmaga. Tam jest do końca trzymanie się jakby nadziei, że to się jakoś poprawi, jakoś zmieni. Nikt jakby nie zadaje sobie pytania i pytań najważniejszych, w których tak rzadko uczestniczymy. Żyjemy w czasie kryzysu i tu nie ulega wątpliwości, bo odczuwacie to każdy z nas, jak tu siedzimy. Jest to kryzys wielopłaszczyznowy, nie tylko religijny, ale też autorytetów, pewnych historycznych autorytetów, które
muzycznych widzieliśmy, czy autorytetów pisarzy. Chciałbym kilka przykładów podać, chociaż każdy z nas mógłby cały wachlarz takich kryzysowych sytuacji podawać bez problemu. Kryzys autorytetów, faktów, pewnych postprawdy. Dzisiaj to, co przeczytacie w internecie, wcale nie jest pewnością, że jest tym, co jest naprawdę. Włączycie kanał telewizyjny i nie wiecie, czy nie jesteście manipulowani. Jedna telewizja zarzuca drugiej pewne manipulacje. Widzicie polityków i nie wiecie do końca, czy to są oni. Bardzo rozpowszechniony jest teraz tak zwany deepfake, gdzie się wykorzystuje twarze ludzi, których znamy, i wstawia w pewne konteksty i wypowiedzi, których oni nigdy nie wypowiedzieli. Ale złudzenie jest tak bliskie rzeczywistości, że niemalże nie odbiega w reakcji. Możemy oglądać i mieć pewność, że to, co widzimy, jest dokładnie tą osobą i tymi relacjami, które są prawdziwe. A dopiero później, gdy przedstawiane są fakty, gdy dana osoba mówi, nie, ja nigdy takich słów nie wypowiedziałem. Nie wiemy, co jest prawdą, a co nie. I na końcu, co boli mnie najbardziej, że mamy kryzys autorytetów. Dzisiaj nie ma świętości i nie ma ludzi, których traktujemy z szacunkiem, niezależnie, czy to jest sfera religii, czy to jest sfera polityki, czy to jest sfera historii. Nie ma żadnych autorytetów. Według Centrum Badania Opinii Społecznej, CEBOS, wiara młodych Polaków zmniejszyła się z 70% od czasów transformacji początku, czyli lat 90. do dzisiejszego mniej więcej dnia, z 70% do 23%. Tylko 23% młodych ludzi dzisiaj wierzy, a jeszcze szybciej postępuje spadek tak zwanej aktywnych praktyk religijnych. Nie chodzimy do kościoła. I sądzę, że to nie dotyczy tylko kościoła rzymskokatolickiego, tylko naszego kościoła, innych kościołów protestanckich. Pan Bóg przestaje nam być potrzebny, ale jeszcze bardziej nie potrzebujemy praktyki religijnej i chodzenia do kościoła. Bo przecież Pana Boga możemy posłuchać w internecie, na łonie natury. Pan Bóg jest wszędzie. Nie potrzebujemy siebie nawzajem, słabniemy. Papież Franciszek, kiedy rozpoczynał swój pontyfikat, to chociaż jestem adwentystą, to byłem pełen uznania wobec jego gotowości do mycia stóp przestępcom, więźniom. Nie widziałem nigdy żadnego przywódcy religijnego wcześniej, który podejmował się takich działań. I myślałem sobie z ogromnym szacunkiem, że wreszcie jest ktoś, kto daje dobry, fantastyczny przykład takiej pokory i wychodzenia naprzeciw ludziom, nawet jeżeli to dotyczyło innej denominacji religijnej. Natomiast myślę, że całym światem wstrząsnęła postawa wobec tego samego człowieka, zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego, wobec sytuacji, która dzieje się za wschodnią granicą w Ukrainie. Dystansu wobec tego, co się wydarzyło, stanięcia zupełnie obok i powiedzenia, że odcięcia się od odpowiedzialności i chęcia załagodzenia tego konfliktu, szukania winnych gdzie indziej. Wyobrażałem sobie i miałem taką potrzebę wewnętrzną, że przywódca religijny tej rangi wybierze się tam w podróż ryzykowną, będzie miał szansę zażegnać być może ten spór albo walnie przyczynić się do pokoju. A jednocześnie w tym samym momencie przyjął postawę zupełnie odwrotną, spowodował rozczarowanie milionów ludzi na całym świecie, którzy też pokładali nadzieję, bo nagle okazuje się, że to, o czym mówimy, staje, czy to, co się mówi i cała teoria staje w sprzeczności wobec życia. Nawet wobec nas, Polaków, którzy przecież pomagaliśmy, przyjmowaliśmy do domów, a teraz ktoś, kto powinien być przywódcą, odcina się od problemu, nie jest aktywnym, działającym na rzecz pokoju przywódcą. Ale zostawmy papieża Franciszka i przenieśmy się do prawosławia. Myślę o Cyrylu, zwierzchniku Kościoła prawosławnego. Szokująca postawa usprawiedliwiająca interwencję Rosji w Ukrainie.
jak można jeszcze błogosławić te czyny, które były popełniane i są popełniane każdego dnia. Więc jak myślę sobie z perspektywy osoby niewierzącej i ateisty, to po co wam ten Pan Bóg? To się zupełnie nie przekłada na życie i na decyzje nawet wśród ludzi, którzy są Boga najbliżej, przynajmniej w teorii, przywódców Kościoła. Skandale seksualne. Chyba nie ma miesiąca, żebyśmy nie słyszeli, że jakiś ksiądz, jakiś wikary. Więc jeżeli ktoś, kto powinien być na straży czystości wiary, jest zdolny do tak potwornych przestępstw, do których my siebie byśmy nie usytuowali, nawet gdyby nam pozwolono, nie karano za to i jakby nie było żadnych konsekwencji z tego tytułu, to byśmy się takich obrzydliwości nie dostąpili, a okazuje się, że osoby, które są najbliżej Boga, są zdolne do rzeczy absolutnie potwornej. To dajcie mi spokój z tą wiarą. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bo widocznie, jak wiara ma działać w moim życiu, skoro nie działa w życiu księdza, skoro nie działa w życiu przywódców religijnych, dajcie mi spokój z Panem Bogiem, bo to po prostu jest fikcja. Powyżymałem się na innych kościołach, ale przejdźmy do protestanckich kościołów. Michael Olurombi, przywódca religijny protestanckiego kościoła, nazywał siebie prorokiem, niedawno skazany za gwałt 88-krotny na małych dzieciach i małych dziewczynkach i małych chłopcach. Jeszcze żona mu w tym pomagała w Stanach Zjednoczonych. Znowu autor, którego ja bardzo ceniłem, może jakby, że tak powiem, inny kaliber problemów, bo dużo mniejszy, ale jednak autorytet w moim życiu, autor Alchemika, książki, którą znamy, czytamy. Szereg książek przeczytałem, jednego z moich ulubionych autorów, Paulo Coelho. Jego zapytano o postawę wobec wojny. Nazwał to kryzysem i powiedział, że niech to nie będzie powód do jakiejś rusofobii, też tak nie oskarżajmy tych Rosjan, to jest kryzys w Ukrainie wewnętrzny. Myślę sobie, tyle mądrych słów twoich przeczytałem i przychodzi moment, który życie mówi sprawdzam i człowiek, który jakby jest źródłem wielu cytatów w moim życiu, który dawał mi siłę, aż się nie chce komentować. R. Kelly, znany na całym świecie piosenkarz. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Słynny utwór w wielu rozgłośniach radiowych. Kocham ten utwór. Łukasz, brat, wygrywał kilka wokalnych konkursów śpiewając ten utwór. Ja miałem go ustawiony jako dzwonek. Rewelacyjna postać jeszcze zresztą z filmów lat 90. Space Jam, kosmiczny mecz. Michael Jordan wraz z animowanymi postaciami Warner Bros. Tworzyli taką drużynę wszechświata, grali w koszykówkę. No to lata 90. moje dzieciństwo, strasznie to przeżywałem. I właśnie ten utwór był takim flagowym utworem tego kinowego hitu. Fantastyczny człowiek, wokalista. Więcej, jego utwór, który znacie, ja też śpiewałem. Panie, Ty wiesz, Whitney Houston. I Look to You, jeden z ostatnich utworów niezwykle poruszających, które Whitney Houston zaśpiewała przed śmiercią. Ona ułożyła słowa, ale muzykę do tego napisał R. Kelly. 29 czerwca, niecały miesiąc temu, skazany na 30 lat więzienia za handel ludźmi w celach seksualnych, prowadzenie zorganizowanej przestępczości, pornografię dziecięcą. Baptysta śpiewający w chórze, fantastyczny człowiek wierzący, napisał mnóstwo gospelowych, pięknych utworów. I skazany, skazany na 30 lat więzienia. Ława przysięgłych nie miała żadnych wątpliwości co do materiału dowodowego. Gdybym był diabłem, zrobiłbym wszystko, żeby pokazać, że chrześcijaństwo w życiu chrześcijan nie działa. Że to jest fikcja. I jak spojrzymy nieraz na swoje życie, ja mówię też na swoje życie, to nieraz sam bym się złapał za głowę, jakby ktoś mnie zobaczył, czy się dowiedział. I pewnie też macie takie rzeczy, czy wybuchy złości, czy takie momenty, w których myślę sobie, coś to się w praktyce nie sprawdza. Po co
wierzyć w Boga, który nie zmienia dokładnie nic w naszym życiu, skoro tak głośno deklarujemy bliskość z Nim. Ten kryzys sfery religijnej, ale kryzys dotyczy też autorytetów historycznych. To, w jaki sposób obrażana i wygwizdywana jest Wanda Traczyk-Stawska, sanitariuszka Powstania Warszawskiego. Zresztą jak protestowaliśmy jako młodzi lekarze, rezydenci, to przyszła do nas i podarowała mi taką opaskę sanitariuszki. Mówiła, ona też była medykiem i wspiera, żeby było lepiej i tak dalej. Natomiast można się politycznie różnie nie zgadzać i tak dalej, ale dzisiaj ci ludzie pozbawieni są szacunku. Generał Ścibor Rylski na cmentarzu przemawiający wśród gwizdów. Od młodych ludzi, którzy powinni brać przykład, profesor Bartoszewski, do końca aż do deski grobowej obrażany, nie ma autorytetów w sferze historycznej. Nie mówiąc już o medykach, już pomijając jakby swój przykład, ale jesteśmy jako ludzie zdolni zabić, grozić i mordować ludzi, medyków, ale i rodziny medyków. Dlaczego? Przecież ich misją jest ratowanie życia, zdrowia. Ale tylko dlatego, że uwierzyliśmy w pewne fakty i jesteśmy tak zakotwiczeni w nich, że jesteśmy gotowi nawet zabić osoby, które chcą nas zbawić, uratować. To już ta historia 2000 lat temu miała podobny obraz, gdy potrafiliśmy zabić kogoś, kto chciał nas zbawić, uratować. Więc w dobie kryzysu, zamykając ten fatalny obraz, którym się jakby obracamy, patrząc na świat, który jest wokół nas, mocniej niż kiedykolwiek brzmią czyny niż słowa. Nie mów mi, jak żyć. Nie mów, jak żyć, ale żyj tak, żeby pytano. Nie chcę już, bo mamy chaos informacyjny, mamy tyle słów, tyle teorii, tyle faktów, więc ja chcę zobaczyć, zanim cokolwiek powiesz, czy to, co mówisz, sprawdza się w twoim życiu. Wtedy uwierzę. Więc pozwólcie, że zapytam was, siebie, gdybym wybrał się do waszego domu, to czy mógłbym stwierdzić, że jesteście chrześcijanami? Czy bym wszedł, pomieszkał tydzień, tak żebyście nie wiedzieli, że jestem? I bym zapytał, ale jaki to jest Kościół? Bo nic tu nie widać. Przepraszam, adwentyści jesteście? Chrześcijanie? Ale rodzina, to jest najtrudniej. Mówię też to do siebie. Zapytajcie moich rodziców za jakiś czas, teraz już tu się staram, ale... Paulinki. Pójdę do was do pracy i zapytam o was. Co mi powiedzą? Czy będę zbudowany tym, gdy zapytam w pracy o was? Czy pójdziecie do mnie do pracy i zapytacie o mnie? Czy w końcu pójdę do waszego kościoła i zapytam o wasze zaangażowanie? Nie o słowa, o zaangażowanie. O to, co wnosimy. Gdybym był diabłem, zrobiłbym wszystko, żeby wasze życie nie zwracało niczyjej uwagi. Żeby nikt się nawet nie domyślił, że jesteście chrześcijanami. Więc czy jest jakaś nadzieja, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji, z tej matni, w której jesteśmy, kryzysu autorytetów, tego wszystkiego, co widzimy wokół nas? Jest wyjście, które ja dostrzegam, które wydaje się, że Biblia kierunkuje. To jest to, gdy nasze życie wypełnione jest, nie chcę powiedzieć uczynkami, bo nie chodzi o to, że mamy się skupiać na uczynkowości, bo znamy też z historii biblijnej, mamy przykłady wiele ludzi, którzy bardzo skupiali się na tym, żeby z zewnątrz wyglądać fantastycznie. I nie było żadnych, że tak powiem, żadnego ale, żadnych problemów i żadnych uwag co do tego, bo z zewnątrz byli jak groby pobielane. Idealnie, pięknie, tylko że w środku byli zniszczeni. Nawet jeżeli z zewnątrz będziemy bardzo mocno nad tym pracowali, żeby dobrze się prezentować, to wystarczy odruch. Ktoś nas zdenerwuje, albo o coś poprosi, albo ktoś nas obrazi. Natychmiast ten grób zamienia się w to, co rzeczywiście w środku jest, czyli to, kim jesteśmy. Ale może mniej słów, mniej pouczeń, mniej teorii, ale więcej praktyki.
więcej ciszy, kontemplacji, zadziwienia nad Bogiem. Bo gdybym był dzisiaj ateistą i chciałbym się przekonać, czy warto być chrześcijaninem, to tak jak mówił Mahatma Gandhi, gdyby chrześcijanie byli 7 dni w tygodniu chrześcijanami, to ja bym się stał chrześcijaninem. Więc chciałbym, jako osoba niewierząca, przychodząca do kościoła, zobaczyć, czy to w waszym życiu, moim, waszym, sprawdza się. Czy to rzeczywiście działa? Czy to nie jest tylko fikcja? Diabeł jest spośród tutaj nas obecnych najbardziej wierzący. Bo my to jeszcze możemy mieć czasem wątpliwości. Bóg jest, czy nie jest? Mamy różne doświadczenia. Zmagam się czasami z tymi pytaniami. Możemy sobie stawiać to pytanie, czy Bóg jest, czy... Diabeł nie ma żadnych wątpliwości, że Bóg jest. Zna go. Nie musi w niego wierzyć. On jest przekonany, że jest. Ale nie uczyniło go to chrześcijaninem w żaden sposób. Tak samo jak chodząc do garażu nie stajemy się samochodem. Tak samo idąc do kościoła nie stajemy się chrześcijaninem. To, czego zabrakło diabłu, żeby być chrześcijaninem, i to, czego nam brakuje od suchej teorii do bycia żywymi, praktykującymi chrześcijanami, to jest relacja z Bogiem. I to jest jedyne rozwiązanie kryzysu, w którym żyjemy. Jeżeli nie będziemy mieli relacji z Chrystusem, z Panem Bogiem, osobistej, głębokiej, własnej, nie idealnej, pełnej błędów, potknięć, ale wtedy, kiedy się potkniecie, za każdym razem z tyłu będziecie słyszeli głos Chrystusa, głos Ducha Świętego, który będzie mówił: napraw, tak nie można, trzeba inaczej. Trzeba, ale to jest możliwe wtedy, kiedy macie osobistą więź z Bogiem. Dla większości ludzi będziecie jedyną Biblią, jaką w życiu przeczytają. I będziecie wszystkim, co o chrześcijaństwie wiedzą. Więc jeżeli to nie będzie działało w waszym, w moim życiu, to nie będzie działało wcale. Relacja z Bogiem jest wszystkim. Autentyczność. To, czego diabłu brakuje i to, czego brakuje w powierzchownych wierzących, to jest brak autentycznej relacji z Bogiem. Wiecie, mamy takiego pacjenta chorego na mukowiscydozę, Piotr. Już nazwiska nie będę zdradzał, ale no strasznie go było trudno zachęcić do leczenia. A mamy już te nowe leki, które są refundowane, które hamują ten błędny gen CFTR, który powoduje, że choroba przestaje postępować. Zaczynają żyć, funkcjonować jak normalni ludzie. Chociaż płuca są zniszczone już na tym etapie, na którym są, ale ten gen jest naprawiony. Wszystko funkcjonuje dobrze. I mówimy: Piotruś, no... Tyle lat go było ciężko leczyć, bo niesubordynowany, jeszcze z jakimiś tam problemami osobowościowymi, tego już z tymi lekami. Naraz wchodzę do oddziału. Widzę Piotr, uczesany elegancko, koszulka wyprasowany. Co się wydarzyło? Już tu gotowy, teczuszka, dokumentacja, ale widzę, że tam przy stoliku jakaś niewiasta siedzi. I tam go dyryguje. Tutaj Piotruś to, tego. On rozświergotlony, uśmiechnięty. O, doktorze, to zrobimy tam. To oczywiście ja się będę leczył. I te nagle zupełnie inny człowiek. Kobieta się pojawiła w życiu. Już ma po co żyć, komu, dla kogo. Ojej, wielka radość. I w ogóle inny człowiek. Widać po nim, że jest zakochany. Że jest w relacji. Że po prostu cały świat się zmienia, bo on jest zakochany. Gdy jesteś zakochany w Bogu, wszyscy o tym wiedzą. Nie da się tego ukryć. Jak masz relację z Bogiem, to nie musisz mówić, książki rozdawać, po prostu jest coś w tobie, ten człowiek jest inny. Coś tutaj nie gra. O co chodzi? Ja go zapytam. Jak to jest, że jak jesteś w relacji z Bogiem, to nawet w trudnych sytuacjach możesz mieć pokój z Bogiem. Różne są sytuacje, bardzo trudne nawet w życiu, są kryzysy, ale jeżeli idzie się z Bogiem przez życie, to nawet przez kryzys człowiek przebrnie. I ludzie będą pytali: jak ty żeś dał radę? Ja bym sam nie dał rady, ale Bóg jest ze mną. Bóg mnie przeprowadził. Można mieć ten rodzaj pokoju, który miał Chrystus
w łodzi, kiedy grzmiała burza. On spał. Tu szaleje burza. Ludzie, apostołowie, którzy krzyczą, że toniemy, to nas ciebie nie interesuje. I Pan Bóg miał wszystko pod kontrolą. Ten rodzaj pokoju, który mieli chrześcijanie, gdy ginęli na arenach. Czy apostoł Paweł, który z więzienia, z tej dziury, w tym lochu wołał i mówił: radujcie się, powiadam wam, radujcie. I to jest niewytłumaczalne. Jak można w takich warunkach w ogóle z czegokolwiek się cieszyć? Ten pokój, który płynie z psalmu 23, gdy Dawid mówi: choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dlaczego? Bo tyś ze mną. Laska Twoja, kij Twój mnie pociesza. Trzech młodzieńców, którzy mówią: ja wiem, że możemy zaraz zginąć, ale niech się dzieje wola Boga. I w pełnym pokoju wrzuconi gdzieś tam do pieca. Jest jeden warunek, o którym mówi Pan Bóg w Księdze Jeremiasza. I jakby mówi to przez karty całego Pisma Świętego. W Księdze Jeremiasza, uwaga, powtarzam, 29 rozdział, Jeremiasz 29 rozdział i tam jest wiersz 13. 29 rozdział, wiersz 13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Ale jest tu jeden warunek. Kiedy będziecie mnie szukać, jak? Całym swoim sercem. I to jest to, czego nam strasznie brakuje. My tak o Panu Bogu, no pamiętamy, tak, no, czy sobota, sabat, ale czy my autentycznie szukamy Go i żyjemy z Nim każdy dzień, dzień po dniu? Nikt nie mówi o idealności, bo podtykamy się, upadamy, czasami pewne rzeczy nie wyjdą, ale czy my lgniemy do Boga? Jak Dawid, o którym powiedziałem, że to jest człowiek według mego serca, tęsknimy za Bogiem. Czy mamy taki czas w domu, że mówię: Boże, wreszcie mogę usiąść i powiedzieć Ci: Panie Boże, no dzisiaj to się wydarzyło tamto mnie boli. Tutaj mi pomóż mi, albo razem cieszycie się z pewnych rzeczy. Czy macie relacje, jak człowiek zakochany, który gdzieś tam czeka, aż przyjedzie ukochana, czy stoi na peronie, nieraz widać te zakochane osoby, które już wyglądają. Gdzie tutaj jest mąż, żona, już zaraz radość. Czy macie w sobie to poczucie, że jedź, dzisiaj sabat się zaczyna. Z Panem Bogiem się spotkam. Kończę dzień z Panem Bogiem. Lgnę do Niego. Tylko wtedy chrześcijaństwo będzie autentyczne i prawdziwe, kiedy ludzie będą widzieli w nas zakochanie, tą miłość, tą pasję do Boga. Jak wdowa, jak zakochana osoba czekająca na ukochaną. Nie da się tego oszukać. Pan Bóg mówi, że musimy mieć tę zdolność położenia się na Nim, w zaufaniu, puszczenia. Puszczenia się tej drabiny, tej liny, której się trzymamy. Mówi w innym fragmencie, że jak się nie staniecie jak dzieci. A jakie są dzieci? Widzę teraz po Maksiu, Paulinka, po Franiu, małe dzieci, absolutnie skupione na rodzicach i pełne zaufanie. Jak jest tata, mama, nic się nie stanie. Takimi musimy być chrześcijanami. W dobie kryzysu autorytetów nasze życie ma szansę być jedyną Biblią przeczytaną przez ludzi i jedynym, co wiedzą o chrześcijaństwie w praktyce. Bo dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek to, jak żyjemy, jaka jest prawda o nas w dobie fake newsów, prawda u źródła, w dobie kryzysów chrześcijańskich, historycznych, muzycznych. Ludzie, i także ja mam to głębokie poczucie, że Ty mi nie mów, jak żyć. Ja chcę zobaczyć, jak to się, co mówisz, sprawdza w Twoim życiu na co dzień. Czy to cokolwiek zmienia? To są trudne czasy, nikt nie mówi, że nie, ale może też i lepsze, bo wołają o prawdę. Może to i lepsze czasy, bo wołają o autentyczność. Amen. Dobry Panie nasz i Boże,
Dziękujemy Ci za to, że jesteś w naszym życiu i przepraszamy za to, że nasze chrześcijaństwo jest z pełnym zaprzeczeniem tego, co mówimy. I jeżeli gdzieś diabeł działał silnie, to właśnie tu, by pokazać, że chrześcijaństwo jest martwą religią, umierającą. Pokazując to, że jesteśmy najgorszym przykładem tego wszystkiego, o czym mówimy i w co wierzymy. Ale wiemy, że jest jedno rozwiązanie. Jedna moc, która jest w stanie i przyciągać ludzi, i dawać pokój w sercu. Ten, którego nie mają ani ludzie bogaci, mający wszystko, będący zdrowi, mający sławę i uznanie ludzi, czyli tego pokoju i Twojej obecności, którą tylko Ty możesz dać, która zabiera depresję, smutek, lęki, daje to poczucie, że nie wszystko kończy się tu i teraz. Ze Tobą ta opowieść kończy się dobrze. Pomóż nam być dzień po dniu, zapominając o przeszłości, nie myśląc o przyszłości, ale o dniu dzisiejszym być dobrym dzisiaj, tutaj. Dobrym jak chleb, jedzony codziennie. Ale niech to nie będzie naszą mocą. Niech to będzie wypływało z tego, że jesteśmy zakochani w Tobie przez całe życie. Nawet jeżeli przechodzimy trudne doświadczenia, pomóż nam, by nasze chrześcijaństwo było pełne mocy, pełne Ciebie, autentycznej relacji z Tobą. Od dzisiaj, tak jak mówiłeś, aż do skończenia świata. Amen.